Major revelations today on the origins of COVID-19 and exactly what happened inside the Wuhan Institute of Virology. Jestem teraz bardzo ciekawy, co ci wszyscy eksperci negujący teorię wycieku koronawirusa z laboratorium Wuhan powiedzą w zderzeniu z bieżącymi faktami. A więc czy teoria spiskowa staje się faktem? Czy flagi księdza Recława uratują Kościół katolicki w Polsce? Czeka nas kolejna rewolucja, szafarze i szafarki to już przeżytek? Do akcji wkracza sztuczna inteligencja. Arcybiskup Viganò zdradza prawdziwy cel papieża Franciszka w nakładaniu ograniczeń na msze wszechczasów. Co mają ze sobą wspólnego msza katolicka i krwawe rytuały Majów? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na to pytanie i pozostałe, zostańcie ze mną. Zanim zaczniemy, bardzo Was proszę o wciśnięcie subskrypcji razem z dzwoneczkiem koniecznie. Przycisk znajduje się pod filmem. Polubienie filmu i pozostawienie komentarza w ten sposób, jak dobrze wiecie, pomagacie nam docierać z naszymi treściami do szerszej widowni. A o to właśnie chodzi, aby jak najwięcej osób poznało prawdę. Widzom, a szczególnie tym wszystkim, którzy wspierają naszą działalność, serdecznie dziękujemy. Jeśli treści, które publikujemy na naszym kanale, są dla Was ciekawe, pouczające i chcielibyście pomóc nam w ich tworzeniu, dołączcie proszę do grona wspierających nas patronów. Zerknijcie pod filmem, tam jest link do serwisu Patronite. Budujmy razem społeczność świadomych swojej egzystencji katolików. Nazywam się Maciej Świeżyński, a to jest kolejny odcinek Dzieje się. Zapraszam. Był rok 2020, wracałem z zagranicznego wyjazdu służbowego, kiedy jeden z moich znajomych zadzwonił do mnie i powiedział, że muszę się przygotować, bo wojsko ma być wyprowadzone na granicę, by ograniczyć przepływ ludzi. Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, kolega odpowiedział mi, że mamy zagrożenie epidemiologiczne. Wtedy wydawało mi się, że to jakiś żart. Samą granicę udało mi się przejechać bez większych przeszkód, jednak to, co się stało potem, przerosło moje największe wyobrażenia i przeszło do niechlubnej historii świata. Ogólna panika, chaos administracyjny, zamykanie granic, ograniczenia poruszania się, zakaz wstępu do lasu, jak dobrze pamiętamy. Lockdown w końcu i oczywiście zmuszanie do szczepień. W tamtym czasie niewielu było w stanie przeciwstawić się tej chorej i kłamliwej narracji płynącej z mainstreamowych mediów, Międzynarodowej Organizacji tak zwanego Zdrowia, czy polskiego ministerstwa też tak zwanego zdrowia, które z uporem maniaka starały się nam wmówić, że wirus, który nas zaatakował, jest śmiertelnie niebezpieczny i pochodzi z jaskini od nietoperza. Niewielu wtedy miało odwagę, aby zareagować na tą teorię i podać alternatywną, wskazującą na wydostanie się przypadkowo lub celowo zaprojektowanego ludzkimi rękami wirusa z chińskiego laboratorium w Wuhan. Pierwszą osobą w Polsce, która podjęła ten wątek, był redaktor Witold Gadowski. Posłuchajcie, co mówił 3 lata temu. A więc mamy teorię od naturalnego poczęcia się tej pandemii do najbardziej spiskowych teorii mówiących o tym, że to jest depopulacja, broń biologiczna. Gdzieś po środku jest nieszczęśliwy wypadek. Teorie nieszczęśliwego wypadku, depopulacji, eugeniki, broni biologicznej zakładają ingerencję człowieka. Teoria mówiąca o naturalnym rozwoju wirusa nie zakłada tej ingerencji. Takie teorie spiskowe, nawet jeśli są spiskowe, to i tak wywołują ciarki na ciele, ciarki przerażenia. We Francji głosem rozsądku był francuski wirusolog, współodkrywca wirusa HIV i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, profesor Luc Montagnier. Posłuchajcie, co on powiedział na ten temat w tamtym czasie. C'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. I na koniec dr Meryl Nass, pochodząca z USA, lekarz, internista i aktywistka z doświadczenia w walce z bioterroryzmem. Posłuchajcie, co ta pani wtedy miała do powiedzenia. Early in this pandemic, I did not think the coronavirus was a natural occurrence from bats. I feel quite convinced that this was a laboratory designed organism. Stanie przy stanowisku, że wirus wymknął się z Wuhan, kosztowało tych niewielu bardzo wiele. Często utratę swoich stanowisk, dobrego imienia, zdrowia, a nawet życia. W najlepszym wypadku byli ci wszyscy wyzywani od foliarzy i szurów. Dzisiaj mamy czerwiec 2023. I co te same media, które jeszcze rok temu kategorycznie zaprzeczały teorii wydostania się wirusa z laboratorium,
Piszą, nie należy wykluczać możliwości, że wirus COVID wyciekł z laboratorium, powiedział BBC News były czołowy chiński naukowiec rządowy. Trzech naukowców z laboratorium w Wuhan w Chinach, którzy zachorowali w listopadzie 2019 roku, eksperymentowało z koronawirusami podobnymi do SARS w nieodpowiednich warunkach bezpieczeństwa biologicznego. Chińscy naukowcy Benhu, Pingyu, Yanzi pierwszymi ludźmi zakażonymi COVID-19. A co na to FBI? The FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan. I na koniec kilka argumentów wspierających teorię wymknięcia się wirusa z laboratorium w Wuhan. Posłuchajcie. Śmierć dr Yusena, który był kluczowym chińskim naukowcem współpracującym z Wuhan Institute of Virology. Ten oto pan, doktor, złożył 24 lutego 2020 roku wniosek o patent na tzw. szczepionkę przeciwko COVID-19. Zrobił to na samym początku tej tzw. pandemii, a to oznacza, że prace nad tym preparatem musiały być prowadzone przynajmniej kilka miesięcy wcześniej. Tak jakby ktoś wiedział, że wybuchnie ta tzw. pandemia. Co zastanawiające, niecałe 3 miesiące po złożeniu patentowego wniosku, dr Zhu Yusen zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. I teraz posłuchajcie, co chińskie media napisały. Bo chińskie media podały, że zmarł w wyniku spadnięcia z dachu w laboratorium w Wuhan. Brzmi to przynajmniej dziwnie. Drugi argument. Jak się okazało, pacjentem zero był jeden z trzech zakażonych pracowników laboratorium w Wuhan. Informację tę podała już w 2020 roku profesor medycyny Martin Makary. Jednak Narodowy Amerykański Instytut Zdrowia nazwał tą teorię, ten fakt, tą informację spiskową, a Facebook i Google ocenzurowały panią doktor, nazywając to dezinformacją. Trzeci argument. Rok przed pojawieniem się COVID-19 naukowcy z laboratorium w Wuhan przesłali agencji US Defense Advanced Research Project szczegółowy plan badań w celu stworzenia koronawirusa Frankensteina. Wirusolodzy chińscy już wtedy przytoczyli swoje wstępne badania, które wykazywały, że byli w stanie wytworzyć takiego wirusa Frankensteina, o którym była mowa. Powtarzam, rok przed wybuchem tzw. pandemii już były wzmianki o wytworzeniu rękami ludzkimi wirusa Frankensteina. Kolejny argument. Chiny zniszczyły wszystkie dane z laboratorium dotyczące kluczowych eksperymentów przeprowadzanych w laboratorium Wuhan. Nie ma też próbek źródłowych, jednak badacze, którzy eksperymentują z wirusami, rutynowo zgłaszają te sekwencje genetyczne do Międzynarodowego Rejestru Wirusów prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia. Badacze laboratorium z Wuhan zgłosili sekwencje wirusów do rejestru Instytutu, tak jak to się powszechnie czyni. Ale w czerwcu 2020 roku zadzwonili z prośbą do tego Instytutu o usunięcie tych informacji. Instytut spełnił prośbę Chińczyków i niezwłocznie usunął sekwencje wirusów z rejestru. Kolejny argument, piąty. 27 stycznia 2020 roku spanikowany dr Fauci zwołał nadzwyczajne spotkanie czołowych ekspertów w dziedzinie wirusologii, aby porozmawiać o pochodzeniu COVID-a. Trzech z nich powiedziało mu wtedy, że wierzą, że pochodzi on z laboratorium w Wuhan. Dr Robert Gary z Tulane powiedział wtedy doktorowi Fauci, cytuję, nie mogą zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby to powstało naturalnie. Pod koniec tego nadzwyczajnego spotkania osiągnięto konsensus, że nie ma powstać żadna notatka z tego spotkania. Drugie, a jeśli już powstanie w jakiś sposób, to nie wolno wspomnieć o pochodzeniu laboratoryjnym, ponieważ to doda paliwa spiskowcom. Aby nie dopuścić do wycieku informacji, chińskie władze aresztowały lekarzy ze szpitala w Wuhan, którzy jako pierwsi opiekowali się zakażonymi na COVID pracownikami z laboratorium. I lecząc ich, informowali o tym opinię publiczną. Jeden z nich zmarł oficjalnie na COVID kilka dni po zatrzymaniu, a kolejna lekarka zapadła się pod ziemią. Zastanawiające jest, jak bardzo jesteśmy ślepi, jak łatwo dajemy sobie sterować myślami, mając przecież dowody przed oczami. Jedno z nielicznych na świecie laboratoriów manipulujących koronawirusami znajduje się tuż obok miejsca, w którym możemy prześledzić początki tzw. pandemii. Czy tak trudno połączyć te dwie kropki? Fakty są jasne, ale bagatelizowanie ich stało się polityczną odznaką dla wielu wielkich tego świata. Co wy myślicie na ten temat? Skąd według was wziął się wirus? Od nietoperza czy z laboratorium w Wuhan? Napiszcie proszę
w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie. A teraz wracamy na nasze podwórko i do tematu naszego kościoła katolickiego. Jakiś czas temu jeden z naszych widzów podesłał mi filmik reklamujący nie chodzi o proszek do prania, tylko modlitwę flagami. Ze specyficznym dla siebie uśmiechem ksiądz Recław w rytmie disco zaprasza na warsztaty flagowe. Bardzo gorąco Was zapraszam, żeby z tego skorzystać. To nowa forma wyrażania siebie przed Bogiem, ale jest bardzo pociągająca. Jak już tam dobrze ludzie zaczną tymi flagami machać i poczują ten boski rytm, to msza katolicka niczym nie będzie się odróżniać od imprezy w remizie strażackiej. Zakładam dobre intencje u księdza Recława i chęć przyciągnięcia w tym trudnym czasie dla Kościoła ludzi, szczególnie ludzi młodych. Tylko czy to naprawdę musi odbywać się w tak infantylny sposób? Gdyby te zabiegi były właściwe, to mielibyśmy tego dobre owoce w postaci nie tylko zwiększonej liczby wiernych na mszy świętej, ale przede wszystkim i również zwiększonej liczby powołań kapłańskich. Tymczasem w diecezji łódzkiej, gdzie rządzi postępowe towarzystwo, jak donosi nam strona prawy.pl, w tym roku w diecezji łódzkiej wyświęcono tylko, uwaga, jednego kapłana. Jest to zaś diecezja popularnego arcybiskupa Grzegorza Rysia. Komentatorzy mówią o dramatycznej sytuacji diecezji. Jeszcze w zeszłym roku wyświęcono 10 diakonów, czyli 10 razy tyle, co teraz. Seminarium nie ma zbyt wielu chętnych. Dlatego przyszłość maluje się w czarnych barwach. Już teraz w parafiach muszą pomagać księża emeryci, no bo brakuje wikariuszy. No właśnie, pomimo popularnego arcybiskupa Rysia, popularnego księdza Recławy i popularnych mszy w stylu disco, w łódzkim kościele powołań jest coraz mniej. To znaczy, że owoce tych działań tych kapłanów są bardzo mizerne. Że to, w co wkładają tyle serca, nie działa, nie sprawdza się. Jak może protestantyzacja Kościoła dać dobre owoce w postaci powołań kapłańskich? To jest dobry moment, aby zmienić kurs tego statku zwanego Kościołem na tradycyjny. Przywróćmy szacunek do liturgii, odbudujmy jej majestat, sięgnijmy po tradycyjną naukę katolicką. Zamiast disco przywróćmy niebiański chorał. Powróćmy do języka sakralnego, czyli łaciny, zamiast tych charyzmatycznych bełkotów. Wróćmy do pobożności naszych matek i ojców. I proszę nie myśleć, że ja myślę, że to załatwi sprawę. Raz, dwa. Nie, to będzie długi proces wychodzenia z herezji, ale wierzę, że na końcu drogi będzie ratunek, bo tak było w historii Kościoła katolickiego, kiedy herezje ustępowały prawdziwej doktrynie katolickiej. Patrz tutaj na Atanazy, ratujący Kościół przed herezją arianizmu, czy Sobór Trydencki, który uratował Kościół przed herezją protestantyzmu. Tam był powrót do tego, co wszyscy wszędzie i zawsze wyznawali. I to jest ten ratunek. Tylko czy naprawdę machanie flagami i podskakiwanie w kościele odbudują wiarę w ludziach? Napiszcie, co wy myślicie. Co według was odbuduje wiarę w ludziach, a tym samym w kościele? Napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy, co wy na ten temat myślicie. Pozostańmy jeszcze przy tańcach. W Polsce mamy mszę świętą typu disco polo, a w Meksyku zapragnęli wzbogacenia mszy o rytuały Majów. Diecezja San Cristobal de la Casas w południowym Meksyku zwróciła się z prośbą do papieża Franciszka o zezwolenie na wprowadzenie w przyszłości do nabożeństw rytuałów tubylczej ludności Majów. Według portalu Informador biskup Rodrigo Aguilar Martinez uważa, że trzeba uwzględnić kulturę Majów tubylczych w liturgii. Powinny być uwzględnione takie rytuały jak muzyka i taniec. Ważny też jest bezpośredni udział w nich kobiet. I to są te bomby z opóźnionym zapłonem, które po latach wybuchają. Wystarczyła dwuznaczność, subtelna dwuznaczność przepisów w dokumentach Soboru Watykańskiego II, aby dzisiaj mieć nową mszę i właśnie tego owoce zepsute. Nową mszę, która różni się kardynalnie od starej. Nowa msza dopasowała się do lokalnych zwyczajów w takim stopniu, że to dopasowanie pozbawiło liturgii jej katolickiej istoty, czyli powszechności,
to jest zasady, wyznajemy to, co wszyscy, wszędzie i zawsze wyznawali. Teraz mamy wieżę Babel. Kiedyś, niezależnie od miejsca sprawowania liturgii, msza wyglądała tak samo, a przynajmniej bardzo podobnie. Obecnie doszło do tak znaczących zmian w liturgiach poszczególnych krajów, a nawet i diecezji, że dochodzi do sytuacji, kiedy wchodząc do kościoła, nie wiadomo, czy jesteśmy jeszcze na liturgii katolickiej, czy to już protestancki zbór. Można się naprawdę pomylić. Jeśli hierarchia kościelna nie jest zainteresowana zachowaniem tradycyjnej liturgii i obrony tradycji kościoła, to my wierni musimy się tym zająć. Ostatnio napisał do mnie pan Radosław, który twierdzi, że w jego opinii brakuje jakiegoś sformalizowanego stowarzyszenia, fundacji lub innego wytworu prawnego, który zajmowałby się organizacją mszy tridenckich tam, gdzie ich nie ma. Jednocześnie miałby zasięg ogólnopolski. Może to jest dobry pomysł. A teraz coś z rodem z filmu science fiction, chociaż to już nie jest science fiction, tylko rzeczywistość. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Setki osób zgromadziły się w jednym z kościołów protestanckich po tym, jak pastor został zastąpiony przez chatbota. Piątkowe kazanie w kościele świętego Pawła w Furt w Niemczech zostało wygłoszone przez ChatGPT, to taka popularna ostatnio sztuczna inteligencja. Chatbot zastąpił ludzkiego pastora i został przedstawiony jako czarnoskóry mężczyzna z brodą, czyli poprawnie politycznie. Na dużym ekranie podwieszonym nad ołtarzem kościoła ewangelickiego w Bawarii. Według Associated Press ten chatbot stwierdził, że jest szafarzem Bożym i zapowiedział zgromadzonym, aby nie bali się śmierci. Cytuję. Drodzy przyjaciele, to dla mnie zaszczyt stać tutaj i przemawiać do Was jako pierwsza sztuczna inteligencja na tegorocznym zjeździe protestantów w Niemczech, powiedział awatar sztucznej inteligencji. Po zakończonym kazaniu pastor, który zorganizował to przedstawienie, stwierdził, że nie spodziewał się, że sztuczna inteligencja poradzi sobie tak dobrze z tym powierzonym zadaniem. No, sami wierni byli mniej zadowoleni z obcowania z tym awatarem. Ale już widzę przyszłość i tego typu eksperymenty prowadzone na katolikach. Widzę kolejki do spowiedzi, gdzie sztuczna inteligencja w tempie ekspresowym odpuszcza petentom wielkie grzechy śmiertelne. No i oczywiście namawia do poprawy. Takiego księdza, chatbota, można mieć w komórce albo w chipie pod skórą. A na koniec kilka filmików, które chciałbym Wam pokazać jako taka przestroga dla tych wszystkich, którzy w kościele katolickim szukają przede wszystkim wrażeń, uniesień, czy kolejnych koncertów uwielbieniowych, jak ten tutaj taki tam popularny Chwała Mu, czy jak on tam się nazywa. Pamiętajcie, że to wszystko sprowadza się do jednego, do zaspokojenia naszych potrzeb emocjonalnych, a to ma bardzo mało wspólnego z wiarą katolicką. I o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi w wierze. Źródła tych wszystkich ruchów charyzmatycznych, musimy być tego świadomi, są poza kościołem katolickim. I to jest fakt, to można sprawdzić samemu w dostępnych publikacjach. Źródła pochodzą od zielonoświątkowców, od protestantów. Samo już to powinno być dla nas czymś, co wzbudza nieufność. Kościół jest katolicki, nie protestancki, nie zielonoświątkowy. Jest katolicki. A zerknijcie jeszcze na tego pastora, który kompletnie odleciał, robiąc przy tym ogromne pieniądze. Taki e-commerce religijny. Nigeryjski kaznodzieja Jerry Eze modli się nad stosami próśb otrzymanych od swoich wyznawców, widzów. Luzowanie gorsetu kościoła katolickiego doprowadzi do takich właśnie aberracji. The decision to abolish the traditional liturgy, which was restored to the Church by Benedict XVI in 2007,
is not an isolated incident and must be contextualized in a broader perspective. Bergoglio acts on two fronts, an ideological one with which he wants to prevent any expression of dissent with respect to the failure of the new conciliar path, and also a spiritual one, aim at preventing the propagation of the objective good of the holy sacrifice of the Mass, in order to favor those who see in that Mass a terrible obstacle to the establishment of the new order. Dla zainteresowanych polecam dwie nowe pozycje książkowe, jakie pojawiły się w naszym sklepiku internetowym Fundacji. Pierwsza to znany wśród tradycyjnych katolików, bardzo przydatny podczas słuchania mszy wszechczasów modlitewnik Te Deum, Laudamus. Z tym modlitewnikiem dużo łatwiej jest słuchać mszy tydenckiej. Naprawdę pomaga w jej zrozumieniu. Druga pozycja to szlachetne piękno, transcendentna świętość liturgii, której autorem jest znany w amerykańskim środowisku katolików tradycyjnych Peter Kwaśniewski, najwyraźniej z polskimi korzeniami. Oprowadza on po tradycji Kościoła katolickiego i samej mszy wszechczasów w tej świetnej pozycji. Naprawdę polecam, dużo się można z tej książki dowiedzieć. Jeszcze tutaj tylko mała taka informacja krótka, że tylko nieco ponad 50% widzów to nasi subskrybenci, więc jest potencjał na nowych subskrybentów. Ta druga połowa, która jest niezdecydowana, dlatego bardzo proszę tych niezdecydowanych o wciśnięcie tego małego przycisku subskrypcji pod filmem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli macie ciekawe informacje, którymi chcielibyście się z nami podzielić, kontakt znajdziecie na naszym kanale lub stronie www.trudnobyć.com. Katolikiem. Pamiętajcie o słowach papieża Piusa X, który powiedział: Komunia Święta jest najkrótszą i najbezpieczniejszą drogą do nieba, a swój pontyfikat budował na trzech filarach: kulcie Eucharystii, kulcie Maryjnym i filozofii scholastycznej. My też chcemy budować nasz kanał na tych trzech filarach. Wierzę, że nam w tym pomożecie. Ad majorem Dei Gloriam, z Panem Bogiem. Trudno być katolikiem, ale warto.